Hej, pokażę Ci kilkanaście samochodów, a propos tego, jaki samochód byłby dla Ciebie najlepszy jako pierwszy samochód sportowy. To jest może kwestia tego, ile Ty masz lat, bo troszkę inny samochód będziesz kupować, jak masz powiedzmy do 30, troszkę inny, jak masz powyżej 30. To może tak ogólnie się rozejrzyj tutaj, żebyś zobaczył, jakie furki mamy. A tutaj są rozmaite sportowe zabawki i powiem Ci po kolei, który byłby fajny dla Ciebie. Ale to szybko co do wieku. Słuchaj, to jest tak, mniej więcej do 30 roku życia zazwyczaj chłopaki szczególnie kupują samochody po to, żeby zaimponować czy to kolegom, czy to dziewczynom. Więc tak naprawdę wtedy wystarczy Ci dowolny samochód, ale bezpieczny, w którym się nie zabijesz. Dosłownie tak, bo ułańska fantazja i różne rzeczy się mogą dziać. Powyżej 30 to jest bardziej kwestia spełnionych marzeń, że już zarobiłeś pieniądze na ten samochód, stać się i wtedy będziesz patrzeć może na to, żeby móc sobie takim samochodem pokonywać dłuższe dystanse, niekoniecznie tylko pojechać pod klub, więc zobaczymy, który dla jakiej grupy będzie. Więc tak, tutaj najbardziej popularne samochody, o jakich się marzy będąc małym, Porsche Turbo S, od razu mogę Ci powiedzieć, że z tych samochodów, które Ci dzisiaj pokażę, to jest samochód idealny i dla pierwszej, i dla drugiej grupy. Chociaż dla pierwszej grupy będzie dla Ciebie super bezpieczny, bo raczej się w nim nie zabijesz, ze względu na to, ile tu jest systemów, które Cię będą zabezpieczać na rozmaite sposoby. Tylko, że biały kolor to nie jest samochód, który aż tak rzuca się w oczy, jak podjedziesz pod klub, więc wiem, że dla młodszych to może nie będzie takiej frajdy. Ferrari na pewno będzie idealne dla tych młodszych, który zresztą dla wielu osób Ferrari to jest generalnie marzenie, żeby sobie taki kupić. Tylko tak, z Ferrari będziesz mieć na pewno wyższe koszty utrzymania. Jako pierwszy samochód na pewno tego nie kupuj, bo sobie krzywdę zrobisz, bo to ma napęd na tył i trzeba troszkę lepiej umieć jeździć, żeby to opanować. W przypadku tego samochodu tu masz napęd na 4 koła, więc po prostu będzie Ci o wiele łatwiej nim zapanować. Gdybyś chciał kupić poprzedni model Italii 458, to na pewno tego nie kupuj jako pierwszy samochód, bo na pewno sobie krzywdę zrobisz, bo kierowanie Italią wymaga naprawdę już jakichś umiejętności jazdy samochodem. A pamiętaj, ludziom naprawdę odbija, jak wsiadają do tego typu samochodu, poczują moc i że samochód naprawi wszystkie ich błędy. To tak nie działa. Naprawdę można sobie krzywdę zrobić. Więc lepiej na początek, czyli tak do 30, kupić sobie samochód z napędem na 4 koła i to możliwie najnowszy, żeby było jak najwięcej systemów, które Cię po prostu zabezpieczą. Tak, bo zarobiłeś pieniądze i głupio byłoby po prostu zostać kaleką albo umrzeć z tego powodu, że po prostu sobie poszalałeś. To będzie troszkę tańszy, nie, to jest najnowszy Porsche Turbo S. Ułamki sekund szybszy od tego białego, ale widzisz, w tym kolorze troszkę ładniej wygląda. To już jest dość leciwy samochód, ale ten można kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze. Czerwony kolor, więc kabriolet na przejażdżki nad morze albo w górę. Tylko widzisz, to też jest tutaj problem taki, że napęd na tył. Ja bym Ci jednak sugerował na początek z napędem na 4 koła, a to może niekoniecznie na początek. Ten Porsche to jest 4S, o ile kojarzę. Właśnie to jest w nim fajnego, że ma napęd na 4 koła. On nie jest aż taki mocny, bo on tam ma około 400 koni, więc ten na początek będzie idealny, jeszcze ewentualnie w takim kolorze, który by Ci się podobał. I on, jeśli go kupisz używany 3-4-letni, będzie fajnie trzymał na wartości. Ten samochód jest rewelacyjny, Aston Martin, jeśli chodzi o wrażenia dźwiękowe. Do tego jest jeszcze kabriolet, ale koszty utrzymania tego samochodu będą kosmiczne, bo pali bardzo dużo. Niestety Astony mocno tracą na wartości. Jako pierwszy samochód na pewno idealny będzie GTR, to przy okazji mój GTR, bo w GTR-ze jest cała masa elektroniki, która naprawi wszelkie Twoje błędy, więc jeśli Ty będziesz robić głupoty na drodze, on nie załatwi jakichś totalnych Twoich wystrzałów, ale jakieś drobne błędy bez problemu wyprowadzi Cię z tego. Ale jak będziesz jechać 300
na godzinę na Śliskim i wejdziesz w zakręt 90 stopni, no to przykro mi, ale skończy się to słabo. Starsze modele Porsche niekoniecznie bym Ci polecał, bo to jest kwestia obsługi, znajdywania części do tego. Ten samochód kiedyś pokazywałem na kanale, jest bardzo tani do kupienia stosunkowo, bo za 200-250 tysięcy można kupić i 8, która jest tania w utrzymaniu. Niekoniecznie da Ci wrażenie z jazdy sportowym samochodem, ale jeśli będzie w jakimś odlotowym kolorze, to na pewno otoczenie Twoje będzie robić wielkie wow, że Ty masz taki samochód. Tam z tyłu jest fantastyczna zabawka do jazdy po torze, do jazdy na co dzień może niekoniecznie, bo już jest bardzo twarda, ale to jest Porsche GT4. Dla tych osób, które lubią naprawdę czuć, co się dzieje samochodem, jak jedziesz i widzisz w fantastycznym kolorze, więc jeśli już, to myślę, że GTS byłby lepszy, chociaż GTS-em jak jeździłem po drodze, to tak niekoniecznie mi on pasował, bardziej był na tor. Ale widzisz, jest fajny tamten Porsche, bo jest po prostu stosunkowo tani do kupienia. Ten samochód według mnie to jest bardziej dla pań. Mercedes GTC. Czerwony dach. Wiesz, miałem kiedyś GTS-a, zresztą też tu w klubie stał, niebieski. Ale dla mnie to jest samochód fajny tak do pojeżdżenia po mieście, ale na dłuższe wyjazdy. Tam jest regulowany wydech. Niestety, jak się przejedzie więcej jak 100 km, to uszy pękają. To jest bardzo rzadki. Oba te samochody, GT3, to są dość leciwe samochody, bo ten na oko już ma z 10 lat, ten pewnie ma z 15 lat, ale widzisz, i jeden, i drugi, dobrze, tu jest problem taki, że mają napęd na tył, ale jeśli masz takie zacięcie sportowe, wyścigowe, jednym i drugim będziesz spełniony. Zresztą popatrz, ten w żółtym kolorze, jeszcze go nie pokazywałem na kanale, ale to myślę, że za miesiąc, za dwa miesiące go pokażę i opowiem o nim troszkę więcej. Ale widzisz, taką powiedzmy 12-letnią na oko GT3 można kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze. Tych samochodów nie ma zbyt wiele w Polsce, więc potem kwestia sprzedaży tego, myślę, że to powinno trzymać cenę. Tylko że tym trzeba umieć jeździć, bo to ma napęd na tył, więc trzeba tym umieć kierować. Dla początkującego kierowcy, który chce naprawdę zaszpanować, rewelacyjna jest R8, która wygląda fantastycznie, jeździ, no, szału nie ma niestety. Znaczy, widzisz, zależy z czym się porównuje, ale jeśli porównać R8 do tego Porsche, do Ferrari, do tego, no to niestety R8 szału nie robi, ale wygląda pięknie. W środku akurat tutaj też są fotele bardzo ładnie zrobione, więc to wszystko prezentuje się rewelacyjnie. Popatrzmy dalej. Do przyjemności z jazdy ta Alfa byłaby rewelacyjna, bo to jest Quadrifoglio, niesamowicie mocny samochód, tylko jako sportowy samochód, jeśli chcesz zaszpanować, powiedzmy, zrobić wrażenie, to większość ludzi w ogóle nie ma pojęcia, co to jest za samochód, ale jeśli chodzi o osiągi, jeśli chodzi o przyjemność z jazdy, podejrzewam, że będziesz mieć podobne rzeczy jak GTR. Chociaż gdybym ja miał wybierać między GTR-em a Alfą, to wolałbym GTR-a. I tutaj widzisz cacuszka w postaci Ferrari F8, tylko to już jest droga maszyna, bardzo droga maszyna, tak samo jak obok Evo, Lamborghini Evo. No, widzisz, wygląda to tak, że nie ma problemu z tym, żeby zachwycić tym wszystkich, żebyś ty miał niesamowitą frajdę z dźwięku silnika, z jazdy. W zasadzie to są tutaj najlepsze samochody, jakie można dostać. Więc jeśli cię stać na takie, stać się na utrzymanie, to okej. Jeśli sobie kupisz Huracana albo Ferrarkę, to moim zdaniem najpierw poświęć miesiąc, dwa miesiące czasu na to, żeby przynajmniej raz w tygodniu pojechać na tor z dobrym instruktorem i nie tym samochodem, ale wziąć sobie inny samochód, pojeździć trochę. Nie trochę, ale nabić naprawdę z 1000-2000 km na torze, żeby po prostu nauczyć się zachowań tego samochodu. Bo wierz mi, jak samochód ma powyżej 600 koni, poniżej 3 sekund do setki, to
w głowie się nie mieści, co tam się dzieje, więc trzeba się naprawdę nauczyć obsługiwać tę maszynę, żeby sobie po prostu krzywdy nie zrobić. I pozostaje Ci zawsze jeszcze opcja w postaci kupienia tańszych samochodów. Jeśli chcesz mieć samochód tańszy, a dający Ci mega frajdę, tam masz kilka Mitsubishi Lancerów, każdy z nich da Ci niesamowitą przyjemność z jazdy. Mazda jak najbardziej na początek do nauki jazdy. W ogóle Mazda do nauki jazdy jest rewelacyjna. Audi RS5. Tu mamy starszą Alfę. O, tutaj są dwa ciekawe samochody, które dla początkujących kierowców będą fajne, bo mamy Renault Megane RS i Renault Megane RS Trophy. To ma totalnie głupią cenę, ale to, jak to jeździ po torze, to się w głowie nie mieści. Chyba w Polsce tylko 5 sztuk tego sprzedano. Ja ogólnie do francuskiej motoryzacji troszkę trzymam się z daleka. Niemniej, szczególnie RS-ka, koszty tego samochodu w porównaniu do przyjemności z jazdy, da się to przeżyć, chociaż nie kupiłbym. To mógłbym kupić, bo jeździłem tym po torze, jeździ naprawdę zabójczo. To Ford Focus RS, już nieprodukowany, kiedyś taki miałem, mega frajda, ale niekoniecznie na tor. Ale tak na co dzień, jeśli chcesz zamknąć usta wszelkim osobom, które startują spod świateł i wydaje mi się, że jedziesz jakimś tam Focusem, to możesz ich lekko zdziwić. Ten Mustanga pokazywałem, ja wiem, że to jest miłość dla wielu osób, dopóki nie wsiądziesz, nie przejedziesz się tym samochodem, nie zobaczysz, co tam tak naprawdę jest i potem nie popatrzysz na inne samochody, to dopiero wtedy poczujesz, jaka jest różnica, że to tak naprawdę jest nadmuchana promocja z filmów amerykańskich. Ja wiem, że fajnie brzmi, ale nie kupuj Mustanga. Corvetta troszkę ładniej wygląda, ale też niestety... Okej, dźwięk jest wspaniały, zresztą chyba filmik o nim kiedyś robiłem, dźwięk jest wspaniały, ale właściwości jezdne tego samochodu, hamowanie pozostawia wiele do życzenia. To już nie jest samochód sportowy, ale okej, tak zrobiłem Ci przegląd tego, jakie mniej więcej są samochody i to są ogólnie takie samochody, które najczęściej możesz spotkać czy na polskich drogach, czy gdzieś na zachodzie. I pamiętaj w tym wszystkim tak naprawdę o jednym. Naprawdę łatwo się zapamiętać, łatwo się zapomnieć odnośnie tego, co te samochody dają, jaką dają frajdę z jazdy, ale głupio przez samochód skończyć w szpitalu, będąc inwalidą na wózku. Więc wybierz sobie samochód taki, który jak będziesz kupować jest sprawdzony, albo jest nowy, albo go naprawdę dobrze sprawi, żeby to nie był samochód, który przeszedł nie wiadomo ile operacji naprawiających, bo jest w czym wybrać, jest z czego się cieszyć i to widzisz, że o to właśnie jak dla mnie chodzi w motoryzacji, że człowiek potrafił stworzyć tak piękne maszyny, które dają tyle frajdy i dla słuchu, i dla poczucia z jazdy i po prostu dla estetyki, więc zapraszam Cię do tego, żeby dołączyć do grona tych osób, które uwielbiają tego typu motoryzację, więc może spotkamy się przy okazji jakichś zjazdów albo innych spotkań, albo na drodze po prostu. Więc napisz w komentarzu, jaki samochód z tych, które pokazałem, najbardziej Ci się podobał i taki samochód, który też Ty chciałbyś mieć. Dzięki, hej!